Cześć! W tym filmie zobaczysz, jak łatwo jest przerobić klasyczny rower na e-bike za pomocą zestawu do konwersji Rapid. Do przeróbki użyjemy zestawu Rapid S2100 i baterii bidonowej polskiej produkcji, a mianowicie baterii Guru BG841. Zaczynamy! W naszej paczce znajdziesz koło z silnikiem, zestaw montażowy i sterownik. Lubisz rozpakowywać prezenty? My też! W zestawie montażowym znajdziesz masę śrubek i podkładek, wiązkę hermetyczną, dwie blokady ratujące ramę oraz silnik przed uszkodzeniem, czujnik hamowania, manetkę, czujnik pas, profesjonalny panel sterowania, klucz do kasety, klucz do supportu, ściągacz do korby, klucz do Holotech z bacikiem. A teraz prawdziwe objawienie, rewelacyjna bateria z ładowarką i pierwszym na rynku adapterem do montażu baterii w otworach bidonowych. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa pracy. Lateksu nigdy za wiele. Opcjonalna lampka. Wystarczą 2 godziny, aby to... nuda, nuda, nuda stało się tym. To prostsze niż myślisz. Aby ułatwić pierwsze kroki, odwróć rower na plecy czy siodło. Zaczniemy od serca zestawu. Odkręć tylne koło. Nie będzie Ci już potrzebne. I używając klucza do kasety i bacika z zestawu, odkręć kasetę lub wolnobieg. A następnie tarczę hamulcową. Spuść powietrze z dętki. Użyj łyżki do opon lub co tam masz pod ręką, aby zdjąć ogumienie z koła. Teraz uzbroimy koło z silnikiem Rapid. Najpierw opona i dętka. Zamontuj tarczę hamulcową przy użyciu podkładek i śrub z zestawu. Kolej na kasetę. Przed włożeniem koła w widełki dodaj podkładki na oś. I odkręć zacisk hamulca, aby ułatwić kolejny krok. Włóż delikatnie koło w widełki, w razie potrzeby rozegnij je tak, aby prawy i lewy koniec osi oparł się we wcięciu najpierw z jednej, potem z drugiej strony.
Nałóż podkładki zewnętrzne i nakręć nakrętkę. Powtórz to po drugiej stronie. Jednak przed nakrętką najpierw przymierz, a następnie dokręć blokadę obrotu. Ramię blokady dociśnij do ramy i unieruchom przy pomocy obejmy. Upewnij się, że tarcza hamulcowa nie ociera o obejmę blokady obrotu. Przykręć zacisk. Poprowadź przewód tak, aby nie stykał się z elementami ruchomymi. Odkręć prawe i lewe ramię korby. Zrób to samo z kasetą supportu. Dokręć czujnik pas kasetą supportu. Jeśli w Twojej korbie nie można odkręcić najmniejszej zębatki, przymocuj magnesy w taki sposób. Zamocuj korbę . Nie zapomnij o śrubach . Czujnik pas musi być możliwie blisko tarczy z magnesami . Możesz już obrócić rower na koła. Przymierz i przykręć osławiony adapter baterii w miejsce koszyczka do bidonu. Opaska ustabilizuje przykręconą baterię. Czas na listwę baterii. Możesz już włożyć baterię. Zamontuj sterownik na ramię lub sztycy. Kolejne uzbrojenie kierownicy. Zacznij od ściągnięcia chwytów. Poluzuj lekko śrubę prawej klamki i manetki. Zamontuj manetkę i chwyt.
ustaw i dokręć manetki i klamkę hamulcową. Wreszcie możesz przykręcić wyświetlacz. Poluzuj śrubki lewej klamki i manetki i zrób miejsce na pilota sterowania. Którego przekręcisz bez ściągania lewego chwytu. Ustaw i dokręć pilota i klamkę hamulcową. Podłącz kontroler z baterią i silnikiem, kolejno zasilanie, 3 przewody fazowe, czujniki Hala i temperatury, czujnik pas i wiązkę hermetyczną. Zepnij wszystkie przewody i osłoń neoprenem. Do drugiego końca wiązki podłącz kolejno wyświetlacz, manetkę i czujnik hamowania. Aby ułatwić kolejny krok, włącz wyświetlacz. Ostatnim elementem na kierownicy jest czujnik hamowania, który należy przykleić do korpusu oraz magnes na ruchomą część klamki. Prawidłowo działający czujnik hamowania reaguje na minimalne naciśnięcie klamki, co można sprawdzić dzięki ikonie obok wskaźnika baterii na wyświetlaczu. Do zestawu możesz dokupić także lampkę, którą montuje się na widełkach i łączy ją z dodatkową wtyczką we wiązce hermetycznej. Ostatnim krokiem po montażu zestawu na rowerze będzie zaprogramowanie sterownika zgodnie z parametrami zestawu, jaki posiadasz. Proces zajmuje kilka minut i należy to zrobić, zanim rower wyjedzie na pierwsze jazdy testowe. Włącz wyświetlacz. Przejdź do ustawień podstawowych, przytrzymując skrajne przyciski. Określ prędkość maksymalną, rozmiar koła i jednostkę miary. Przejdź do ustawień zaawansowanych P i wprowadź je zgodnie z posiadanym zestawem. Następnie w taki sam sposób wprowadź ustawienia C. Aby wyjść i zapisać ustawienia, przytrzymaj środkowy przycisk. Gratulacje, stałeś się właśnie posiadaczem roweru elektrycznego.